Siema, Siema, widzów, witam cię bardzo serdecznie. W tym tygodniu dość dużo się zadziało. Dość dużo też rzeczy dookoła związkowych i nie tylko. No i wszystko wam zebrałem, co się przez ostatnie 7 dni działo i dzisiaj wam tutaj przedstawię. Przynajmniej te rzeczy, które są bardziej niszowe, albo nie wiem, takie, które mogliście jeszcze nie słyszeć, bo obstawiam, że to, że Rezji oficjalnie ogłosił swoją dziewczynę, to prawdopodobnie słyszeliście. No bo na Twitter napisał, długo siedziałem nad tym, co tutaj napisać, ale tak to z mostu od dłuższego czasu wreszcie czuje się po prostu szczęśliwy. No i fajnie, fajnie dla niego widać było, że nie do końca był pewien, czy ten związek ma być prywatny, czy nie, dlatego takie jakieś dziwne akcje robił, ale koniec końców ogłosił oficjalnie związek, stagował swoją wybrankę, no i życzę im szczęścia. Ale ktoś, kto nadal nie jest do końca pewny, czy to swoje życie oraz związki trzymać prywatności, czy nie, to o dziwo Konopski. <laughs> no bo to jest trochę tak, że każdy już chyba wielu się domyśla, ale tego oficja. Nie jeszcze nie ogłosili, ale w sumie to troszeczkę widzów tak, tak nie, dręczą, nie jak to się mówi, no tak tizują, No bo by, by the way Juliet, jakiś czas temu właśnie chodziły plotki, że ona rzekomo ma być z Konopskim. I było to dość zabawna teoria była, pod tym względem, że jak wiecie Konopski bardzo był wielkim wrogiem <grym> Czajnika, a Czajnik to jest ex-chłopak właśnie tej by the way Juliet. No i chyba z tydzień temu ona wrzuciła na story jak bukiet kwiatów ma, no i jest w Mercedesie, który ma środek taki nowszy, tak samo jak Konopskiego. No i też było widać tą naklejkę z rejestracji, gdzie ludzie zauważyli, że jest to rejestracja, która się zgadza z samochodem Konopskiego. No i jakby ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości jeszcze, to Konopski ostatnio też wrzucił se serduszko takie z brączek y, y, emoji. No jak się tuli w windzie z jakąś dziewczyną. Gdzie widać paznokcie, które by się zgadzały też z paznokciami właśnie tej By The well ju ju Juliet. Nie spodziewałem się trochę takich... Y, tak, takich dziwnych ruchów jak na Konowskiego, tym bardziej, że on mówił wiele razy, że szanuje swoją prywatność i nie tylko. No ale cóż, słodko, że się, że się lubią. Trochę bardziej chyba. Zawsze się mówi, że jak, jak ktoś, ktoś ci zazdrości, to wtedy jest przeciwko tobie, coś takiego. Może dlatego Konopski tyle nagrywał o czajniku i był bardzo antyczajnikowy, bo po prostu zazdrościł mu się. Przepraszam, też dla nich szczęścia życzę. Ale też zabawną sytuacją było to, że Freeze wypowiedział się o tym, że Logan Paul pierwszy raz jego skopiował. Nie, w sumie już chyba drugi raz albo trzeci, że Logan Paul skopiował Freeza. No, zainspirował się Sorki. Freeze napisał. Tym razem w to Logan zainspirował się mną, a ja, a nie ja nim. Haha, ha, nie no, super czas przed nimi, a wracając do... To, 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 chyba już nieważne. No chodzi o to, że Logan Paul będzie miał dziecko ze swoją narzeczoną, więc jak na tak cichy czas w internecie, no bo nie oszukujmy się, średnio jest cokolwiek w ogóle oglądać, tym bardziej na polskim internecie, to, to bardzo dużo się dzieje w związkach influencerów, to na pewno. Dużo też się musi dziać w życiu oraz karierze internetowej Marty Renty, bo ponownie wraca temat ciężkiej pracy influencera. Chciałam Wam powiedzieć, że ostatnio jestem bardzo zmęczona i nagle przypomniałam sobie, że influencerka nie wie, co to jest zmęczenie. Bo nie ma prawa być zmęczona. Jak najbardziej, influencerka ma prawo być zmęczona, każdy bywa zmęczony. Po prostu chodzi o to, że to komisja wygląda, jak influencer narzeka na to, jak bardzo jest zmęczony, a za Dylaniem bierze 10 tysięcy złotych za parę sekund roboty. Nie wie, co to jest prawdziwe życie, nie wie, co to jest prawdziwa praca, więc lepiej nie będę. Mówić, że jestem po prostu zmęczona. No, ale w sumie mówiąc, że nie jesteś zmęczona, w sensie mówiąc o tym, że nie będziesz mówić, że jesteś zmęczona, mówisz o tym, że jesteś zmęczona. No ale cóż, biedni, biedni są ci influencerzy, bardzo ciężka praca, stresująca. Ja się nie dziwię, że mają tyle stresu, przecież, kurde, jakbym musiał Instastory codziennie nagrywać, też bym był zestresowany. Zestresowany na pewno był Kajat, chyba tak on się nazywa, streamer in real life, który wszedł do restauracji, w sumie to pizzerii, na nagrywał, w sumie to streamował z donate'ami włączonymi i tak dalej. Oni go wyprosili, powiedzieli, że ma nie nagrywać, jeżeli chce coś tutaj zamówić. On wyszedł, coś tam Mruczał o tej pizzerii. Potem, jak stał przed tą pizzerią, to właściciel rzekomo miał wyjść, e, zastopować jego streama i potem zmusił go do przeprosin i powiedzenia, że ta restauracja super jest i ogólnie to e, tylko jego wina. No to mamy update do sytuacji, no bo w tym samym miejscu, gdzie Kajat, chyba dobrze mówię, e, siedział i przepraszał restaurację, to teraz właściciel restauracji siedzi i przeprasza w sumie wszystkich. Ja to biorę na klatę. Jestem normalny. Nie jestem żadnym, mam normalne życie, mam normalne wszystko. Więc biorę wszystko na klatę w tym momencie oficjalnie przepraszam Kajetana, że tak wyszło a nie inaczej. Za... Normalny chłopak, a ludzie hejtują mu pizzerię. No, to te... Nie no, czemu zawsze ludzie mówią, że są normalnymi ludźmi. No to wszyscy jesteśmy normalnymi ludźmi, ale też wszyscy jesteśmy nienormalnymi ludźmi. To jest, to jest głębokie, pomyślcie o tym. A tak serio to fajne, dorosłe rozwiązanie tego całego konfliktu i tej całej sytuacji. No no okej, okay. no daj okejkę. Okejki nie daję za to fameowi, bo Fejm Fame połączył swoje siły z kanałem Plus i. Chyba dla nich to jest ogłoszenie. Wow, mega, ale super, ale współpraca. A dla mnie, jako osoby, która potem będzie musiała to oglądać i nie może już wejść normalnie na fame.tv, coś tam i na reflinka na przykład, zebo i, i kupić sobie normalnie pay per view. To, to już tego nie mogę zrobić. Tego muszę subskrypcję wykupić na kanale Plus, i potem jeszcze pamiętać, żeby tą subskrypcję anulować. I tak mi się trochę nie chce. Ale rządowi nie chce się już chyba pomagać ludziom w zakupie trunków, że tak to ujmę, no bo będzie nowy zakaz. Polacy mają ograniczyć picie alkoholu. Chodzi tutaj o propozycję, która może zostanie wprowadzona, może nie, ale ciekawy pomysł, czyli to, żeby zakazać sprzedaży napojów alkoholowych na stacjach benzynowych. No bo w sumie jak tego dużego Bena zamkną, jak zamkną żabkę, no to w sumie tylko stacje są e, otwarte dla ludzi, żeby na przykład po 24, czy tam po 23 e, iść i zakupić alkohol. Więc w jakimś tam stopniu, no nie wiem, no to z jednej strony ludzie argumentują, że jest to ograniczenia praw ludzi trochę, jakby wolności, a z drugiej strony ludzie mówią, że w sumie fajnie, no bo ograniczy alkoholizm i to jest takie 50-50 trochę. Coś, co nie jest 50-50 to ostatnio popularne sprzedawanie swojej prywatności za pieniądze w internecie dziwnym osobom. Nie jest to 50-50 z tego względu, że widzimy te influencerki popularne, które to robią i się chwalą, ile to nie zarabiają, a w rzeczywistości, jeżeli nie masz fanbase'u i tak go po prostu otworzysz, no to prawdopodobnie po prostu sprzedasz swoją prywatność na internecie za nic. Liza się podzieliła w sumie tutaj tym, ile zarabia średnio ze swojego OFA e, oraz swoimi odczuciami. ...sobie, żeby otworzyć biznes i już nie będę tego robić. Ile twój on... teraz mniej więcej? No powiem ci, średnio. Mhm. 50 tysięcy miesięcznie. A nikogo do tego nie, zach nie zachęcam, bo sama się z tym czuję źle. Czasami naprawdę czuję się z tym źle i. Źle się na pewno poczuł smolasty po tym, jak dał swoje story, gdzie informuje ludzi, że przed weekendem Ty poprosił mnie o o oblik na jego chorego psa i karmę. Rzuciłem mu odruchowo, bo kocham psiaki, a potem z ciekawości wszedłem na jego story. Jak możecie się domyślić, 10 storek jak lata wygrzany melanżem. mmm mm cie, nigdy więcej nie żeruj na zwierzęciu, które nawet jeśli istniało, to w potrzebie w której było pewnie nie dostało nic z tego i się działo samo przez parę dni, a ty sam wszystko zjadłeś. Dlatego nigdy nie wspieram i udostępniam nielegitnych zbiórek, bo tak to się kończy. Ale to chyba tyle z tych wszystkich newsów, które udało mi się uznać w ostatnich 7 dni. E, mam nadzieję, że przynajmniej paru nie wiedziałeś, nie słyszałeś. A jeżeli wszystkie wiedziałeś, no to, no to unlucky trochę dla ciebie. Ale zostaw lajka, zostaw subskrypcję, jeżeli nie subskrybujesz, bo ja tam widzę, że ten przycisk jeszcze jest czerwony. O ile jeszcze jest czerwony, jeżeli się nie subskrybuje, nie pamiętam. E, widzimy się. Jutro, no i na razie. Widzę, że 8 minut nie dobiłem, więc na koniec jeszcze wam wstawię zdjęcie Lexi Chaplin, która się cieszy, dlatego że kupę z wody wyciągnęła.